Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku z serii Strzelmy sobie Radomka, i dziś pogramy sobie szwedzkim niszczycielem czołgów ósmego poziomu, czyli UD03. Pojazd ten wyróżnia się tym, że świetnie radzi sobie ze wspinaniem się na różne górki i szczyty. Do tego ma niską sylwetkę, więc wcale nie jest go tak łatwo wyświecić, a ta mobilność pozwala naprawdę na wiele. Samo działo. Również jest bardzo pozytywne. Może nie ma takich uszkodzeń jak niemieckie niszczyciele, radzieckie niszczyciele, ale za to penetracja i szybkostrzelność to nadrabia. Może nie jest kosmiczna, ale tam przodowanie w okolicach 10 sekund daje radę, biorąc pod uwagę, że mamy resztę parametrów naprawdę rewelacyjną. Pierwsza runda na apie: Zatoka Rybacka. Ósme tiery i. No niestety nie jest to do końca coś, czego chciałem, dlatego że tutaj. Głównie walka opiera się na tym, że mamy TDK, który jedzie w krzaki na prawo i czai się niemal całą rundę na coś, co prędzej czy później powinno się wychylić, aby tam zobaczyć co się dzieje i tak dalej. Niestety nie wiąże się to z <grych> dużą dawką emocji na szczęście. Ja nie jestem takim typem gracza, który lubi dużo stać, więc pewnie podjadę prędzej czy później. Na początek, jednak, krótka informacja: czy będzie co, coś w ogóle widać w tej rundzie na początek? Coś tam się nie pokazało. Jakiś Paziu jest. Jest Paziu. No i zobaczcie, jak ja jestem wdzięczny za taki gracz. Naprawdę, <gryw> jestem bardzo, bardzo mu wdzięczny, bo jest co robić. O, kolejny kolega. No i zobaczcie, przyjechałem. I wcale aż tak nudno, nudno nie jest. Myślałem, że będzie trzeba ściemniać o tym, że uwielbiam grać tedy kami, ale widzę, że nie będzie chyba takiej potrzeby. Będę mógł po prostu strzelać i udawać, że coś robię. Dobra. Jestem obecnie w trybie oblężniczym, tak zwanym trybie kampienia. I chyba będzie szansa trafienia tego LC AMX-a. Kurde, była szansa, ale troszeczkę za szybki kolega był. Jak, jak na mnie, T-3400 może wejdzie w bok, kurde, zobaczcie, minimalnie pod jego wieżyczką. Rywale się wychylają, czyli mają ochotę grać agresywnie, w końcu mają sporo medów wyższego poziomu. LC podświetla naszych non stopy, więc tam na środku jest nieciekawie, ale ja powiem szczerze, no nie mam jak na to poradzić? Po prostu muszę wstać i na razie czekać, bo wcale aż tak dużo naszych tutaj nie jest, prawda? Wcale aż tak dużo tutaj czołgów nie mamy. Celuję teraz nad, bo lepiej, żebym trafił wyżej w wieżyczkę, niż żebym wycelował kurde pod nim, prawda? A ten kolega może oberwał. Może weszło. Cofnę się jeszcze parę metrów do tyłu, bo jestem poza krzakami i. Jak mnie zobaczą, to może być nieciekawie, szczególnie kiedy Arta tutaj strzeli. Na samym pojeździe mam założone takie moduły, jak dosyłacz, wentylacja i siatka maskująca, ponieważ pojazd ten no najlepiej radzi sobie, kiedy się ukrywa, prawda? Nie ma najlepszego pancerza, ale niewidzialny na pewno może być. Więc tak raczej bym tym grał. Dużo tym pojazdem nie grałem na naszym serwerze, natomiast... Na serwerze testowym już dużo więcej, dużo, dużo więcej, i grałem się tym pojazdem przyjemnie. No bo właśnie ta mobilność, chyba jedna z najlepszych na y, szwedzkich pojazdach y, w tej linii, no daje się we znaki. Także to jest bardzo, bardzo przyjemne. Wybrałem bitewkę na żywo, bo jednak y, jest więcej, więcej emocji niż takie komentowanie powtórek, prawda? O! Działo to. W tej bitwie troszeczkę za nisko losuje mi uszkodzenia. 334, kurde, no co to ma być? Raz było fajnie, bo 437, ale poza tym strasznie, strasznie mało. Rywale stracili większość ósemek i tak mi się wydaje, że mimo, że kampić trzeba czasami, to teraz raczej już jest etap dobijania resztek niżeli stania w miejscu i celowania w krzaki, więc zamiast. Yy, Oglądać resztki, które jeszcze żyją, ja będę chciał je dobić po prostu. Będę chciał je po prostu podobijać. I może zacznę od tej fałki, tylko że. Ona się za czymś kitra, tam? Kurde, no nie, wier nie wierzę w to. No pojazd jest cenny, może trafi. Ło, ale <gryw> damage znowu widzę. Wyższa klasa. Demecz nie ma, to tamto. Kurde, teraz już gorzej. Może go dobiję, ale się cofa jeszcze. O, dobra, nic ci z tego interesu. Podjeżdżamy bliżej. Jeszcze są trzy arty, ale nasi też już celują. Trochę za późno podjechałem. Właśnie to jest to, że trzeba mieć tą smykałkę do odpowiedniego y, timingu. Trzeba wiedzieć, kiedy podjechać, kiedy się, kurde, zakampić. A ja te dekami jeszcze mam. To kurde, opóźnione i to strasznie. Bo mało gram taką klasą. Dobra, ten padł i ten też padnie zaraz od E25. O, arty też pompują. Pompują, pompują. Dobra, jest szansa, że przekroczyliśmy barierę 2000 uszkodzeń. Ponieważ raz strzeliłem na ślepo. Może weszło. Teraz jest 1800. Uwaga, oby weszło. Błagam. Jest 2200. 2300 tak naprawdę. No to już jest dobrze. To jest drugi wynik po się 3. Damage'a czyli coś tam już postrzelałem, dostałem nawet pudełko z prezentem. No to najważniejsze. Pudełko się przydadzą, także otworzymy pudełeczko. Możemy nawet. O kurde, ile tego nazbierałem? Badziewie. No to od razu będzie yy, poprawianie choinki. Znając życie, w... ja czytałem już wasze rady, że należy tam składać yy, z różnych zestawów, to wtedy. Jest większa szansa, że wylosuje się to, co się chce dostać, ale jak ja patrzyłem, ile ja musiałbym kombinować, aby cokolwiek w ogóle zebrać, to mnie szlak trafiło i olałem ten temat, olałem ten temat, bo ja po prostu bym zwariował, tak? Nie chcecie, abym zwariował tak prędko. Dobra, tutaj nie, no nie, to to w ogóle jest... Aha, dostałem znowu coś. A, badziewie, dobra. Yy, niestety, choinka... Dalej stoi w miejscu. Mimo, że grałem wczoraj. Aha, wczoraj grałem pełno bitew wieczorkiem. Nie wiem, z 25 to w ogóle nic nie wyszło fajnego. Nie dostałem żadnego normalnego zestawu. Wiem, że tam trzeba fragować, aby dostawać te lepsze yy, ozdoby na choinkę, ale dupa. Po prostu tragedia. Nic fajnego nie wpada. E, możecie mi dać zdać, yy, czy udało Wam się w ogóle bez kupowania wbić ten dziesiąty poziom choinki, bo no według mnie, to jest specjalnie zrobione tak, że wbijesz ten dziewiąty poziom, wydaje ci się, że już jesteś tak blisko, już zaraz będę miał zaraz sobie tutaj ją wymaksuję, dostanę zniżkę na dychę TDK i każdy, każdy się tak napala, że o już jestem, prawie to mam a na koniec budzi się i zdaje sobie sprawę z tego, że brakuje mu jeszcze 5 tych ozdób piątego poziomu i no kupuję te skrzynki, bo wie o tym, że no szkoda byłoby teraz czasu poświęconego na to, żeby jeszcze nawet nie wbić tego, tej choinki, tej choinki lepszej, no bo jednak bonus na tańszą dziesiątkę się przyda, prawda? W późniejszych miesiącach, bo ten bonus, on nie jest tylko na czas świąt i tej choinki, tylko on jest na przyszłe wiadomo, do końca tam Czasu, Czyli kilka miesięcy na pewno to będzie, do, do końca konta, tak? W wodzie. ten bonus nie znika, o tak powiem to będzie lepsze. Bonus na zniżki na te czołgi nie znika po okresie yy, choinki. Także to jest fajna sprawa, no ale co z tego, kiedy ja nie wbiję tego dziesiątego poziomu bez tej, bez kupowania tych prezentów za 4 zł. Także tak mi się wydaje, że wykombinował to gaming, no ale. Może ja jestem taki słaby i dlatego tak mam. Trudno mi powiedzieć teraz. Yy, zobaczył mnie na pewno. O, dobra. Jak powiedziałem, tak też się stało. A, kurna. Mam jednego haeka. Właśnie na takie sytuacje, kiedy grille włączają się do akcji. Dostał czegoś ładnie. No, ale nie wychyli się dla nas. Będzie wolał się wymieniać z obiektem. O, teraz się wychylił. Aha, dobra. Jednak posiadanie wieży czasami się przydaje. Co się tym wie ten Centurion, który nie musi się tak męczyć jak ja przy wychylaniu. Jest Liberta. Kurde, no przy celu i Marian. Dobra, weszło. No niby fajnie mieć taki damage. Wszystko pięknie, ale zobaczcie, ile ja się muszę nacharować w sytuacji, kiedy mam okazję kilkusekundową na oddanie strzału, a potem od razu muszę się cofnąć. Wiem, że terek ten jest przede mną. On tu stoi w krzoku, tym. Ale jak ja strzelę, to się nie cofnę, kurde, nie ma szans. Będzie za późno. Chyba że raczej mi racie mi odda, powiem wam tak. Ra raczej mi odda. No. To mogło wejść. Byłaby taka szansa. Ale nie jest to Jak Obiekt podjeżdża. I coś czuję, że zaraz zobaczymy tego Tedeka, więc jest, 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 jest. Dostał. Pięknie, pięknie, pięknie. No i to mi się podoba. Był sobie Tedek i jest już na ogrysku. Podjeżdżamy bliżej, bo raczej tutaj już nikogo nie ma. Obiekt by padł, gdyby ktoś więcej tutaj stał. Więc jedziemy na full Yolo do przodu. No i dobra, obiekt padł, ale. Teraz nie obiekt jest dla mnie interesującym celem, tylko te pazi tutaj po lewej. To w ogóle jest bitwa na dychach, tak wam powiem, więc tak naprawdę z każdego wyniku powinienem być zadowolony. Isu tu wyjedzie. To jest skurna Najsmutniejsza sprawa. Że ISU tu kurde jedzie. Czy to przeżyłem? To jest taki majstersztyk. stary <grym> sztyk. <i zimny> ja to powinienem paść tutaj, co nie? Dobra. Kolega się poświęcił. Dla dobra narodu. Ale ty, ty mi tu znikaj, ty mi tu znikaj, ten te dwa. Ja tu cię nie chcę, Marian! Nie! Nie! Schowaj mnie! Kurna! Ja pierniczę. Tak naprawdę gorzej wyszło, że on wyjechał tym obiektem tutaj. No niepotrzebnie trochę. <laughs> Kurde. To będzie znowu wygrana, ale też tylko tak 2000 damagea. No ogólnie no tym Tedekiem raczej trzeba mieć właśnie takie inne mapy. Kurde, typu kampinówka, malinówka, prochorówka. No, mi takie mapy zamknięte, jakbym grał czołgiem ciężkim, a nie tego oczekuję w tym momencie. Może? Ten coś trafi. No, uwaga. Nie. Niestety, został jeszcze GWS 100. Liberty go raczej zdejmie. Nie, to będzie raczej FV, Choć ten się cofnął teraz i go zdejmie. Miałem rację. A jednak. Czasami coś tam powiem mądrego. A to już rezultat. Uwaga. Nie udało się trafić su na ślepo, niestety. 5 na 6. Na dychach to i tak nie ma takiej tragedii, ale jest niedosyt i chciałoby się więcej, więc jeszcze raz zagram, z nadzieją, że może w końcu wrzuci mi coś otwartego. Kurna, no naprawdę, same bobsledowe mapy, same zamknięte mapy, nie ma innych w vocie. Wiecie o co chodzi, no kurde, no trzeba mieć dobrą mapę tym tydakiem, aby postrzelać. A tutaj za bardzo nie ma jak postrzelać też. Na środku w teorii na początku, albo w kanionie. Ale potem znowu będzie cisza. Jest jedna arta. Yy, na szczęście EV-207. To nie jest aż taka dobra artyleria. Yy, nasi mają dobre czołgi. Centurion T-54, ST-1. No to dobre pojazdy. Na pewno mogą spokojnie pojechać ze mną w Kiszkę. Kiszka, czyli tutaj na lewo. Ale ST1 to ja myślałem, że pojedzie ze mną. Ło panie. Jak ty będziesz tam jechał, to kto będzie podświetlał? No. Z każdą sekundą tracę nadzieję w dobry wynik w tej bitwie. <grych> Naprawdę, no zobaczcie, kurde, tutaj powinien ktoś pojechać agresywnie spotować. A teraz nie będzie komu? Tym tydekiem, no właśnie ja muszę mieć kogoś, kto to podświetli, bo ja sam nie nadaję się do podświetlania jestem. Bez optyki, bez lornety, mam siatkę maskującą do ukrywania. Zupełnie inny zestaw niż potrzeba. Choć, no. Może kurde kogoś zobaczę. Przy odrobinie szczęścia. Może on te też zobaczy mnie, ale. Ktoś powinien tędy pojechać. No nie wierzę, że nikt nie pojedzie kiszką przy takich tierach. No. Kaman, Kaman, come on. Już powinienem raczej kogoś widzieć po pierwszej minucie bitwy. No, chyba że jedzie tutaj A7,5, albo jak Tiger, to nie mogą też kampić tam głęboko z tyłu. Na razie nie widać. A7,5 po drugiej stronie. To jest zła i zarazem dobra nowina. Jest tam. A7,5 jest tam. <grym> Czyli co? Może tutaj być jak Tiger. Może być tutaj jak Tiger. Dobra Jadę bliżej. Nie ma co w ogóle tak stać, bo nic z tego nie wyniknie. Tędy w teorii mogę przyjechać. Może coś spotna. O i jest kolega jeden sympatyczny. Obracaj się szybciej, górna. No... Dawaj fastem! No. Ale długo to zajęło. Jest oni, dobra. Cel dobry do przebijania, gorszy do yy, przyjmowania dla mnie, bo jak mnie trafi, to może być tragedia. Wiecie co? Poczekam jeszcze chwilę. Bo jedzie tutaj super pershing nasz Falcon. On się wychyli, on przyjmie. Ja wtedy się też wychylę i go pacnę. Raz, ale porządnie. Strzelił, dobra. I teraz będzie moja kolej. Kaman, come on, kaman. Come on. Dobra, dostał ładnie. Tak trzeba niestety działać w tym momencie, no bo ja nie mam pancerza. Kurde, jak mnie trafi z tej haubicy swojej, to wiecie co za mnie zostanie. Tylko gruz. Jeszcze nie strzelił, jeszcze nie strzelił. No, on ma haubicę, bo strzela po 200. Dobra. Jeszcze raz, jeszcze raz, szybciej, kurna no, ruszaj się! Dobra. Chyba go dobiję choć? Nie, 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 nie! Już myślałem, że we mnie strzeli. Kurna. Jest jeszcze Skorpion, tu przyjechał. No, potrzebuję koniecznie takiego towarzystwa. Arta ładnie go pacnęła, ale nie ma przestrzału na Skorpiona. Dobra. Zdjęty. Prowadzimy 7-1. Dość zdecydowanie. Ale no znowu to kurna jest 1300 demedża, a nie 2500. No I liczyłem na to, że kurde tak kampiąc faktycznie coś z tego wyjdzie sensownego. A jest wbrew temu co sądziłem. Podpaliłem go, ale ma chyba złotą gaśnicę. Trochę za długo ładuję, ale weszło. No jest 2,200. Dobra, jeszcze jest nadzieja. Jeszcze jest nadzieja. Jak kogoś spotną na kapie, to może coś jeszcze upnę. Borsyk obok mnie się ustawia. Jak przyjmę za niego. To będę bardzo smutny jest. Dobra, zdjęty. Dwa 500, No to jest rekord póki co. Wow. Niesamowity rekord. Jest jak tiger. Cofnij się, cofnij się, cofnij się. Cofnij się jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jest dobra. Też dobry cel. 2800. Jeszcze raz, jeszcze kurna się cofni. Musi się cofnąć. Nie strzela, bo się. Dobra, trzeba było strzelić. Trzeba było strzelić kurna. Jeszcze jest szansa, że Arty spotnął. Gdzieś po lewej. Jest Arta. Dostała, dobra. 3 300 prawie. To już jest dobry wynik. No, do trzech razy sztuka. Tak sądziłem właśnie. Ta mapa, wbrew pozorom, no... Jak się, kurde, uda posnajpić na tym... ...kanionie, na tej kiszce, to... ...coś tam wejdzie. Druga klasa, 3 300. Nawet ładny damage, exp. Wpadło coś. Bałem się, że to będzie fatalna bitwa. Tak to wyglądało, to na pewno też przyznacie, że wydawało się, że to będzie ser... bitwa z serii Co za nob, no ale udało się. Dodam te bonusy. Aha, kolejny raz. Paździerz. No i to zobaczcie, mam cztery ozdoby czwartego poziomu tutaj. No to jeszcze jedna muszę, jeszcze jedną muszę nabić i dopiero będę miał szansę na wylosowanie Rzeczy piątego poziomu, jednej. <laughs> jednej rzeczy piątego poziomu, a brakuje mi jeszcze ilu rzeczy? Ośmiu. No to nie ma szans, że to wbiję. Nie ma szans, to jest nierealne. Jak ja na to potrzebowałem ile? Ze 100 bitew? Na wbicie szansy na wylosowanie piątego poziomu to, to w ogóle nie ma szans. Nie ma takiej opcji, żebym wbił tą choinkę bez kupowania skrzynek. To może, kurde, te skrzynki kupię? To bardziej tak z ciekawości, może mi coś fajnego wylosuje? To może byłby dobry pomysł. Zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Test Udesa wyszedł nawet nieźle. 3 bitwy, 3 zwycięstwa, yy, czyli 100% Win Ratio damage w okolicach 2000 no i moje zdanie o tym pojeździe jest pozytywne. Jest to ten na pewno trochę wymagający. Ale, jak będzie nim grał ktoś, kto ogarnie te deki, czyli nie ja, to na pewno będzie osiągał nim świetne wyniki, bo działo jest rewelacyjne. Także polecam tego TDK te i na pewno zachęcam do grania właśnie tą linią, bo o jest już naprawdę ciekawie. Także to by było na tyle. Widzimy się już niedługo. Do suszenia. Cześć! Yo 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 aha aha aha